W tym nagraniu zajmiemy się obliczaniem jakiejś stężenie janów żelaza 2 w 10 cm sześciennych roztworu o odczynie kwasowym. W tym celu posłużymy się metodą miaryczkowania redoksymetrycznego. Redoksymetria jest działem analizy ilościowej, w której do oznaczania substancji wykorzystuje się reakcję redox. Reakcje te, jak już wspominałam w poprzednich nagraniach, charakteryzują się wymianą elektronów w sprzężonych reakcjach. Aby zaszła reakcja redukcji, musi jej towarzyszyć reakcja utleniania. W celu oznaczenia stężenia kationów żelaza 2, należy użyć mianowanego roztworu utleniacza. Określenie mianowane oznacza, że dokładnie wiemy, jakie jest stężenie użytego czynnika. Kationy żelaza, kationy żelaza 2, oznacza się roztworem utleniacza, ponieważ można je utlenić do trzeciego stopnia utlenienia. Bardzo dobrym utleniaczem, jednym z najczęściej używanych w redoksymetrii, są jony manganianowe 7. Jeżeli do oznaczenia stężenia reduktora używamy mianowany roztwór utleniacza, to taki rodzaj redoksymetrii nazywany jest oksydometrium. A jeszcze dokładniej, jeśli wiemy, że utleniaczem jest roztwór jonów manganianowych 7, to taki typ oksydometrii nazywany jest manganometrium. Przejdźmy do oznaczenia stężenia jonów żelaza. Tu, w kolby stożkowej płaskodennej, mamy 10 cm sześciennych roztworu jonów żelaza 2 w środowisku kwasowym. Taki roztwór, którego stężenie jest oznaczane w trakcie przeprowadzania miarczkowania nazywa się analitem. A tutaj, w biurecie, mamy roztwór manganianu 7-potasu, który stanowi titrant, czyli taki roztwór który dodaje się do analitu w postaci kropel. Titrant jest roztworem mianowanym związku chemicznego zdolnego do reakcji redukcji charakterystycznej dla analizowanego związku chemicznego. Miareczkowanie, czyli dodawanie małymi porcjami titranta, można prowadzić śledząc np. zmiany barwy miareczkowanego roztworu. Jony żelaza 2 w roztworze przyjmują żółtawe zabarwienie. Natomiast roztwór wodny manganianu-7-potasu ma intensywną, fioletową barwę. Dzięki temu intensywnemu zabarwieniu jony manganianowe-7 mogą pełnić rolę wskaźnika. Przejdźmy do miarczkowania. Jako titrant użyliśmy roztwór manganianu-7-potasu o stężeniu 200 mol na decymetr sześcienny. W momencie, kiedy będziemy dodawać niewielkie porcje titranta, w zacznie zachodzić reakcja redox jony manganianowe 7 będą utleniać jony żelaza 2+. Skoro ta reakcja zachodzi w środowisku kwasowym, to w otrzymanym roztworze znajdować się będą jony żelaza 3+, kationy manganu 2+, a także cząsteczki wody. Pozwolę sobie od razu uzupełnić współczynniki stechiometryczne w tej reakcji. Ale jeśli tylko masz problem z ustalaniem współczynników stechiometrycznych w reakcjach redox, to proponuję obejrzeć poprzednie nagranie. Na podstawie uzgodnionego równania reakcji chemicznej widać, że stosunek stychiometryczny jonów manganianowych 7 do jonów żelaza 2, wynosi 1 do 5. Każdy 5 moli kationów żelaza 2, w trakcie reakcji chemicznej reaguje z 1 molem anionów manganianowych 7. Ustalmy stopniu utlenienia atomów. Tlen ma minus drugi stopień utlenienia. Mangan ma plus siódmy stopień utlenienia. Żelazo ma plus drugi stopień utlenienia. Natomiast wodór ma plus pierwszy stopień utlenienia. Przejdźmy do stopni utlenienia produktów. Żelazo ma tu plus trzeci stopień utlenienia. Mangan natomiast ma plus drugi stopień utlenienia. Wodór plus pierwszy stopień utlenienia, a tlen minus drugi stopień utlenienia. W wyniku zajścia reakcji. Atom manganu zmienił stopień utlenienia z siódmego na drugi, więc się zredukował. Natomiast atom żelaza zmienił stopień utlenienia z drugiego na trzeci, więc atom żelaza utlenił się. Zastanówmy się przez chwilę, co będzie się działo w naszym roztworze w trakcie przebiegu reakcji. W trakcie miaryczkowania, titrant, czyli manganian 7-potasu, jest dodawany małymi porcjami, powiedzmy kropelkami. W trakcie reakcji zaczyna zanikać intensywna barwa pochodząca od jonów manganianowych 7. Produkt tej reakcji, m.in. kationy manganu 2, są bezbarwne, natomiast jony żelaza 3+, mają żółto-pomarańczowe zabarwienie. Jeśli dodamy stechiometryczną ilość jonów manganianowych 7, wtedy nie zaobserwujemy zabarwienia pochodzącego od tych jonów, ponieważ po reakcji nie będzie ich w roztworze. Jednak jeśli dodamy choć jedną kroplę nadmiaru, to wtedy roztwór przyjmie jasnoróżowe zabarwienie związane z występowaniem roztworu manganianu 7 potasu w roztworze po zajściu reakcji. Kiedy nie będzie już w roztworze jonów żelaza 2+, które zostały utlenione do jonów żelaza 3+, wystarczy niewielki nadmiar jonów manganianowych 7, które nie będą już miały z czym reagować i pozostaną w roztworze, a tym samym nadadzą mu jasnoróżową barwę. Taki punkt, w którym kończy się miareczkowanie analizowanej próbki, w wyniku wyraźnej zmiany barwy roztworu spowodowanej dodaniem niewielkiego nadmiaru wskaźnika, nazywa się punktem końcowym miareczkowania. Jeśli w trakcie miareczkowania dochodzimy do punktu końcowego, to należy zaprzestać dodawania dalszych porcji titranta. Po dodaniu titranta należy na biulecie odczytać, jaką objętość titranta dodaliśmy do miareczkowanego roztworu. Powiedzmy, że do zmiareczkowania 10 cm sześciennych roztworu z kationu żelaza 2 o nieznanym stężeniu zużyliśmy 20 cm sześciennych roztworu manganianu 7-potasu o stężeniu 200 mol na decymetr sześcienny. Teraz na podstawie wyników eksperymentu obliczmy, jakie jest stężenie kationów żelaza 2, w badanej próbce. Z techiometrii reakcji wynika, że do pełnego utlenienia 5 molkationów żelaza potrzebujemy użyć 1 mol manganianu 7 potasu. My natomiast w trakcie reakcji zużyliśmy 20 cm roztworu manganianu 7 potasu o stężeniu 200 mol na sześcienny. Musimy w takim razie zobaczyć, ile moli jonów manganianowych 7 znajduje się w użytym przez nas roztworze. Ze wzoru na stężenie molowe Możemy łatwo wyznaczyć liczbę moli. Liczba moli równa jest stężenie molowe razy objętość odczynnika. Stężenie molowe znamy, a objętość zużytego roztworu wynosi 20 cm3. Jak pamiętasz, 1 cm3 to 1 tys. 3 Zatem objętość naszego roztworu wynosi dwie setne decymetra sześciennego. Teraz nasze wartości wystarczy postawić do wzoru i otrzymujemy. 200 mol na decymetr sześcienny razy dwie setne decymetra sześciennego. Decymetry sześcienne się skrócą. Otrzymujemy 40 000 mola. Wiemy już, że do zajścia reakcji zużyliśmy 40 000 mola jonów wskaźnika. Natomiast ze stechiometrii reakcji widać, że jonów żelaza 2 musiało być w roztworze 5 razy tyle. Ile dodaliśmy jonów wskaźnika? 1 mol jonów manganianowych 7 reaguje z 5 mol kationów żelaza 2. Dlatego też 40 000 jonów manganianowych 7 będą reagowały z x jonów żelaza. x równa się 40 tysięcy mol. Jonów manganianowych 7, które znajdują się w roztworze manganianu 7-potasu, razy 5 mol kationów żelaza dzielone przez 1 mol manganianu 7-potasu. Mole manganianu 7-potasu ulegną skróceniu i otrzymujemy 2000 mol kationów żelaza. Skoro wiemy, że objętość badanego roztworu wynosiła 10 cm3, to korzystając ze wzoru na stężenie molowe obliczamy stężenie badanych jonów żelaza 2. Stężenie molowe kationów żelaza 2 plus wynosi 2000 mol podzielone przez 10 cm3, co daje 2000 mol na cm3. Co po przekształceniu daje nam 0,2 mola na decymetr sześcienny. Obliczyliśmy stężenie badanego przez nas w związku. Przypomnę, że korzystaliśmy tutaj. Z metodą oznaczania manganometrycznego, która polega na użyciu mianowanego roztworu manganianu 7-potasu w środowisku kwaśnym do utleniania roztworu substancji redukujących. Wskaźnikiem w tym typie miareczkowania kolorymetrycznego jest sam roztwór titranta, czyli manganian 7-potasu, który w roztworze wodnym ma intensywne fioletowe zabarwienie. Obserwowanym efektem analitycznym. Przy punkcie końcowym tej reakcji jest zabarwienie badanego roztworu na kolor lekko różowy-fioletowy.